Obietnica pana Wiesława. Muszę potrenować, skrzydła mi zdrętwiały. Tosiu, dlaczego przez cały czas milczałaś? Nie umiem gadać z twoją mamą. Zawsze możecie sobie pogadać, jak wychowywać dzieci. Jakoś nie zauważyłam, żeby twoja mama miała pióra, a ty jesteś niewychowany. Jak źle wysiadywane jajo. Pan Wiesław obiecał, że nie będzie nas krzywdzić i znów gdzieś zniknął. To było wtedy, jak z mura powaliło go na łopatki jednym pęciem. Już was nie skrzywdzę. Nigdzie nie widziałem Hobołda. Mam złe przeczucie. Ten kocur ma głupie pomysły. Jeśli on nie gra ze mną w karty, to znaczy, że... Oby ten gość nie wałęsał się po Warszawie. W następnym odcinku królowa Zmora ma złe przeczucie. Hobołd ma swoje plany. Szykuje się niezła polityczna afera. Zmruczusiem w roli głównej.